Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a w Valhalla. Zostaw oczywiście kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Gramy oczywiście w dodatek Świt Ragnaroku. No, i trzeba wziąć oczywiście tą moc teleportacji. Ja sobie tutaj ogarnąłem już, gdzie jest pewna rzecz, która nam się teraz przyda. Nasza kula. Nasza kula jest tutaj, w środku. A żeby się tam dostać, musimy się tam przeteleportować. Otwieramy sobie wtedy tutaj drzwi. Otwieramy sobie tutaj to. Tam na górze nad nami, nie, przepraszam, pod nami jest miejsce, do którego mamy się dostać. A tutaj możemy właśnie naszą kulę. Kulę, która weźmie. Pozwoli nam tutaj zmienić tor lasera. No i drzwi otwarte. Mała skrzynka. Które można. Ważnie? W środku jest nawet, żeby otworzyć sobie wyjście kolejne. Okej. No to mamy. Teraz lecimy dalej. Tu mamy kolejny znacznik. No i tu mamy znacznik synchronizacji. Wezwijmy wierzchowca, no i jedziemy. W tym kierunku. Po drodze pozbieramy sobie oczywiście kwiatki. No, to tak wygląda właśnie zrobienie HVITHUS lokacji. Mamy skarb. Na szczęście tu jest płytko, więc nie będę musiał płynąć. Okej, pod nami. I też tu jest teleport, coś nas wykrywa. Siema. Okej, dobrze, że tego nie zmieniliśmy w takim razie. Jak widać, się tutaj też to przydało. Jakkolwiek była opcja tak tego podniesienia, nie? A, no tak, musi być jakieś alternatywne wyjście w sumie, bo... Bo przecież ta moc się skończy i potem jest lipa, nie? Dobra, no to to. Potem tutaj jakoś się trzeba będzie dostać. Mały skarb jest gdzieś obok zaraz. Na drugą stronę dostaniemy się na spokojnie naszym tym. Naszym orłem. Celować, nie? Mamy mocy dużo? Wystarczy, żeby przelecieć potem na drugą stronę. Nawet mamy full.
Coś jeszcze się poodkrywało. No, dobra. Będę używał kruka teraz, ale tutaj wejdę na górę. No tu się jeszcze poodkrywało, tu i tu jeszcze coś jest. Dobra. Trochę niżej, ale przed chwilą było wyżej, więc... Travel the Svartalfheim, she says. Gdzie ten gość gadał? A oni tu są gdzieś pod temną. Za ścianą. Tried to sneak up on me, you frosty bastard! Not today, Jotun! Dwarves have left their mark here. A bo ja tu schronienie gdzieś jest obok. Aha. Go. A dobra, okej, okay, bo zrestartowałem grę i się zastanawiałem, czy te rzeczy wzięły i podbugowywały. Odbugowało się, tu coś jeszcze jest. Teraz tam wskoczymy, tylko tak, zbierzmy tutaj to. Me with your shape shifting, even in your current ugly form. Stand your ground. You address no Jotun, you sniveling sack of. Where did he go? And how do I get out of here? Mamy możliwość teleportacji też. Kurwa, szczury to są? Dobra, moment, bo już głupieję. Mędyk da się gdzieś zagonić? Kurwa, nie można ich nigdzie zagonić i to jest największy problem, bo ja tu nie widzę nigdzie dziury, w którą można by je zagonić. Mm-hmm.
bo mogę się tam telepnąć. A co mi da, że się tutaj telepnę w to miejsce? I have bested your traps, coward. Now show yourself, or you'll make an enemy of Harvey, Lord of Asgard. Lord smells of... like a trap. Dobra, no jedno zebrałem. Ale to nadal nie daje mi... ...mi pancerza, nie? Tego nie mogę ruszyć. Hey, your turn! You should lighten up! Co za gnój. Dobra, okej. Okej. Trochę te porąbane, że trzeba to tak rozwinąć. Też podpalił. Co za koleś? Chłop wszystko podpala. Czym już go nawet tutaj nie ma, bo on już dawno wybiegł stąd, nie? Ale tu już się pewnie przestało palić na górze, nie? Sprawdźmy jeszcze, czy wszystko wziąłem. No tak, wszystko wzięte. Teraz na górę. We meet at last. What in the... How did... No Jotun has ever outsmarted my trap. Oh. Oh crap. You're really naughty, Jotun, are you? Which means you're... The Lord of Asgard, yes. And in no mood for such trickery. Even though I must admit, I admire your cunning. You managed to fool me, if only for a brief moment. Many have tried, few have succeeded, even fewer lived to tell the tale. Who are you, dwarf? Bansky, they call me. Before the invasion, I was an artist. Some clever clogs reckoned I should paint all the signs to all the dwarf shelters. And that's how I found this empty shelter here. Thought I'd use it to get a little payback, you know? Teach some Jotuns a lesson. Admittedly, it's not the most efficient means of revenge, but... Every journey begins with a single step, eh? Still, never thought I'd catch an Aesir in my trap. Ah, unintentionally, I should point out. All you caught was my attention. And perhaps a tiny sliver of my respect. Then if you'll indulge me, what went wrong? What was the failure in my trap? You are far from the first trickster I've tangled with. And you have much to learn to be worthy of the title. Everyone's a critic. There was no failing. Other than your prey was the wisest and the most cunning of all beings in the Nine Realms.
And modest, too. Another of my attributes. You underestimate your enemy. You're telling me Jotnar actually falls for this childlike ruse of yours. Literally, yes. You saw the bodies. Can't help themselves. They see a dwarf dive down and boop, in they go. Same as you, if you recall. Yes, my curiosity got the better of me this day. Wypraszam sobie. Najpierw poszedłem zlutować skrzynkę. The rats. I'll be happy to never see them again. But you had too few. A pack of wolves would be better. They'd make short work of your prey. Ah, yes, a pack of wolves. Very easy for a dwarf to catch and handle. Why didn't I think of that, eh? Get one to chase you down there. Every journey begins with a single step. I have nothing more to say, but you should look your prey in the eye. Let them know who has bested them. Ah, yes. Get within reach of someone, a far bigger someone, with an increasing desire to kill me. What a terrific idea. In any case, I am no warrior, and this shelter here is all I have with which to fight back. All I have are my wits, my anger, and my shelter. Then what more do you need? Good hunting, Bansky. And to you. Okay. No dobra, został tamten znacznik. A, tu jest krasnolud w opałach, dlatego mi się to cały czas wyświetlało. Tano spadnie jeszcze do wody. Mogę z tobą pogadać? A, musisz się przemieścić, okej, okay, rozumiem. Are you harmed? Olive. Oh, thank the stars you came by when you did, High One. I thought that would be the end of me. It was nothing. Maybe for you. For me, it was everything. I'd have ended up like them down there. Here. A token of thanks. Huh? Oh, typical. They must have chucked my supplies in the sea. It's just not my day, is it? At least you live to tell your tale. And gratitude is payment enough. Well, find me at the Grenhelle shelter if you change your mind. Big cave, full of crystals. Well worth a look. My offer will still stand. And you want to find whoever's in charge of these corpses? Sounds like they're in the swampland, south of Atri. Interesting. But I make no promises. No one asked you to. Well then, I hope to see you at the Grenhelle shelter. Okej, no i teraz trzeba przelecieć na drugą stronę, ta, no bo tutaj ta strona zrobiona, tylko tutaj, co to jest jeszcze? A tu coś jest? A nie, dobra, to jest na tym. To jest, zobaczmy sobie legendę. Jeździec Sutengra. Trzeba by go ubić, ta? A najpierw i tak polecimy sobie tu, żeby mieć znacznik do teleportacji. Dolecimy? Dolecimy chyba, nie? Dobra. Teraz z automatu doleci. This place is heavily guarded. A ty kurwa, Monelu, skąd to widziałaś?
I leżą wszyscy. No, prawie wszyscy. Dobra, jest tu do wzięcia moc teleportacji, więc możliwe, że do czegoś będzie potrzebne. To jest pod nami, tam chyba jest wejście z tamtej strony. Klucz mam, bo ubiłem gościa z kluczem. To i to możemy zebrać. Dało się bez klucza wejść? Raczej nie. Okej. Dobra, teleportacja jednak była potrzebna, a nie... A nie moc chodzenia po... lawie. Tutaj owszem jest wejście do jaskini, tylko że było zabarykadowane. Tak czy siak byśmy nie weszli. Okej. I teraz zostało nam w tym miejscu jeszcze to. Czyli tam na górę. To dosłownie na górę. W tym zamku są jakieś skarby. A to zaraz sobie odkryjemy to. Będziemy wiedzieli wszystko. A możesz tam wlecieć? Nie masz pikować w dół, tylko lecieć do góry. Ej, orzeł, kurwa. Tak, wpadłeś w tekstury, sztos. Hit. Czekaj, co się stanie, jak się skończy ten moc jego. Ja pierdolę. Mam obrączki tu. No tak, zabijmy się jeszcze z takiej odległości, zajebiście. Ja pierdolę. Dobrze, że to jest pierwszy i ostatni raz, jak muszę się na to wspinać. Super moc. Fajnie, fajnie, fajnie to zadziałało. No, jestem na górze. Dokładnie tak. Wleciałem od razu mocą kruka. Bez żadnego problemu się dostałem. Nie muszę już się wspinać.
A nie, czekaj. Muszę się wspinać. Lepiej by było, jakby nawet na tym kamieniu tu wylądował. No żart. Czy tu chyba na tym kamieniu zablokowałem, nie? Żart. W ogóle ma jeszcze w tym roku wyjść kolejny dodatek do Assassin's Creed'a. Widok spoko, tylko szkoda, że tyle kurde było z tym jebania, żeby tu wejść. I tak pójdę kurde w tą stronę najpierw. Ale dobra, mamy tak, tego gościa do ubicia. Się tepnijmy z powrotem. Przynajmniej wchodzić na ten punkt nie musiałem. Bo wziąłem wtedy, zeskoczyłem. Znaczy, wleciałem krukiem. Dobra, chodź tu mój wierzchowcu. Jedziemy. Musimy objechać tą górkę. Szczęście daleko tu nie jest od tego punktu. Bo te dodatki ogólnie są jakieś takie małe bardzo. Bierzcie przykład z Wiedźmina, jak oni robią dodatek za 30, za 70 zł, to robią kurde drugą grę. Ale i tak nie narzekam, bo Assassin's Creed jak na to... Jak na to, co daje, to naprawdę i tak duże są te gry. Pod względem mapy. Tak naprawdę kupujemy, nie wiem ile ja dałem, 170 za wszystko? Chyba 170 zł dałem za wszystkie. Trzy dodatki, no i podstawkę. Any word from Rika? No, nothing. No dobra, go jest zlikwidowany. Mamy tak, to... Aha, tego gościa już nie widać teraz na mapie. No dobra, no cóż. Okej. Zrobimy jeszcze to, bo już wiem, w którym miejscu to jest do znalezienia. Bo po wczorajszym odcinku, czy tam poprzednim odcinku sobie połaziłem trochę po tej mapie. Poogarniałem te rzeczy właśnie dwie. Jedno to właśnie ten kamień, co tutaj jest. A druga no to ta z początku. Pierdoła z tą kulą. Która była do przeteleportowania się, żeby ją zebrać. Dobra, jak zeskoczę, to będę na samym dole.
Więc nie skaczemy tu. Wchodzimy sobie tutaj. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. I tutaj. I tutaj. Those golden threads. Can it be? I tutaj. The golden hair of Sif, wife of Thor. Why Loki cut it off, only Loki knows. But Thor was less than pleased. Loki wisely chose to make amends. A new head of hair for Sif, finer than the last. And so he set off for Svartalfheim. At Loki's request, Ivaldi's sons made for him tresses of the purest gold, which would fix to Sif's scalp and grow as real hair would. Loki had what he needed, but now that he had seen what the master smiths of Svartalfheim could do, he wanted more. No i właśnie w ten sposób mamy ukończony cały ten obszar. No i kończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętaj o kciuku, subskrypcji, dzwoneczku i miłego popołudnia. Cześć!